kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy z kolejnym przekazem dla osób, które chcę zapytać, osoby, do której coś czują, z którą nie mają kontaktu, tak, które mają na myśli, co on, ona chce mi powiedzieć i w ogóle, czy ona, on mi powie, co czuje, czy nie powie. Ona, tak. Powiem Wam tak, ta osoba była otwarta na znajomości, ale poznając Was, zamknęliście tę osobę troszeczkę. Uczucia tu widzę, ale tak zwątpiła ta osoba. Też widzę, słuchajcie, że tylko tej osoby się ktoś kręci. I to nie jedna osoba, ale ta osoba odpycha, bo jest zainteresowana tylko jedną szczerą, prawdziwą, dojrzałą znajomością. I się nie dziwię. Szanuję takie osoby, które wiedzą, czego chcą. I kawę na ławę mówią, co im nie pasuje. Czy powie ta osoba Wam, co czuje? Powiem Wam tak, dwie grupy są, nawet kilka grup. Powiem najpierw o tych dwóch. Jeżeli jest z Wami lub się przyjaźni, tak. Jeżeli jest sama. Jeżeli nie jest sama, nie. Bo już ona jest zajęta kimś innym, mimo że ona po prostu zraniliście tę osobę. Ona po prostu wybrała mózg niż serce. Serce mówiło, weź jego na przykład, tak, czyli Was. Mózg mówił, wybierz kogoś innego, bo ta osoba się nie zmieni, ta osoba będzie to samo, będziesz darmo po prostu, darmo nie będziesz wiedział, na czym stoisz, wiedział, na czym stoisz, także tu dwie grupy. I teraz tak jak powiedziałam, ona Wam nie wyzna, ona mogła, podkreślę, mogła Wam wyznawać, tylko w gestach, nie w słowach, słowami mogła Wam nie powiedzieć, bo się bała, jeżeli się, zależy jaki się okres znaliście, tak, że ją wyśmiejecie czy coś, ona Wam to pokazywała w gestach. Tak? I to łatwo jest, słuchajcie, gesty, a słowa łatwo jest odróżnić i zauważyć, tylko trzeba chcieć, a Wy po prostu byliście na tę osobę zamknięci, myśleliście o kimś innym, bodajże o swoich partnerach, partnerkach byłych lub mieliście kogoś już kilka osób na oku, tak? Na tak zwanym czujniku, celowniku, jak ja to określam i po prostu no, nie wiedzieliście, że ta sytuacja tak się potoczy, a ta osoba serio Was traktowała poważnie. I Wam raczej nie wyzna sama, bo ona już i tak podejrzewam w gest, tutaj na to jest pokazane, w gesty. Ona to przekształcała nie w słowa, tylko w gest, w czyny. Tylko Wy to odpychaliście, nie zauważaliście lub nie chcieliście. Bo dla tej osoby są ważne gesty, nie są czyny, bo czyny to są słowa. Słowa to są słowa, tak? A gesty i czyny to jest pokazywanie uczuć, emocji, to, co ta osoba czuje i to jest bardziej tolerancyjne niż mówienie. Bo mówić to ja mogę, wiecie, 24-48 na dobę, kocham, kocham, kocham i tak dalej. To są słowa. To są puste tylko słowa, a czyny się pokazuje. I on ta osoba, wy woleliście może słowa, a ta osoba czyny. I tu się po prostu nie dopasowaliście. Tu też widzę duże przebicie, czyli mieszane uczucia były, czyli ego z dumą, tak? Czyli wmieść ego, dumę i ona. I albo były takie same charaktery i się poznawaliście i coś nie podpasowało, albo po prostu, ale też się wyświetla osoby trzeciej brak komunikacji. Także jeżeli chodzi o pytanie... Nie. Już ona Wam uczuć wystarczająco, słuchajcie, pokazywała, Wy tego nie czynami, nie słowami, Wy tego nie zauważaliście. Także ona już pasuje. I teraz od Was zależy, jak ta sytuacja się między Wami potoczy i tak dalej. Już ta osoba, no, zrezygnowała z Was lub rezygnuje. Także teraz zależy po prostu, tak jak powiedziałam, od Was, od Waszej dojrzałości, podejścia do życia, czego... Czekajcie, kartę. Czego w ogóle chcecie i tak dalej, tak? To już teraz tylko, tak jak powiedziałam, ta osoba spasowała, starała się i Wy tego nie zauważaliście. Pamiętajcie, nawet mały gest, czyn jest brany pod uwagę. Nie tam jakieś słowo, które się rzuca na wiatr, tak? Spotkamy się, przekłada się. Podam w przykładzie na przykład, nie wiem, czy coś, czyny, na przykład ubierz się ciepło, bo jest zimno, tak? Czy dostaw tak, 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 uważaj na siebie. To są czyny. Słowa i czyny pokazujesz też, tak? A nie tylko mówisz. Także cienko to widzę, ale mi się wydaje, że jeżeli zaczniecie się faktycznie o nią starać, pokażecie jej, no to jeżeli nie jest z kimś już, no to uda Wam się. Chyba, że jest z kimś, no to tak jak powiedziałam, przyjaźń. Ale przyjaźń też jest w porządku. Także starajcie się, walczyć o to, co kochacie. Trzymajcie się. Cześć!